Osoby, które nie mają jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a już dostają emeryturę lub rentę z ZUS, muszą uważać na limity dorabiania. Te ustanawiane są co trzy miesiące i zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nieco niż limit to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za drugi kwartał jest co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym tradycyjnie płacone są trzynastki i premieroczne. roczne. Zatem zarobki do 4904 zł. i 10 groszy brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury czy renty. Zmniejszenie emerytury o kwotę przekroczenia limitu dotyczyć będzie zarobków do 9107 zł. i 50 groszy brutto. Natomiast przekroczenie tej kwoty wiązać się będzie z zawieszeniem emerytury. Limity zarobków nie są zależne od ZUS-u. Zmieniają się one co 3 miesiące, a ich wysokość zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia w kraju, które było w poprzednim kwartale. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za drugi kwartał jest co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym płacone są trzynastki i premie roczne. Te nowe limity obowiązywać będą do listopada włącznie.